Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić takie sanie świętego Mikołaja. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takich sań potrzebne nam są dwie takie same kwadratowe kartki papieru. Najlepiej, aby były dwukolorowe, czyli że z jednej strony jest jeden kolor, a z drugiej strony kolor biały. Ja używam kartek biało-czerwonych. I wtedy wnętrze sań ma jeden kolor, a z zewnątrz jest drugi kolor. Na początku bierzemy sobie jedną kartkę i ustawiamy ją kolorem czerwonym do dołu. I musimy wykonać dwie przekątne naszemu kwadratowi. Na początku przykładamy prawy dolny wierzchołek do lewego górnego, a następnie prawy górny do lewego dolnego. Kiedy to zrobimy, każdy z wierzchołków przykładamy do środkowego punktu przecięcia się linii. Kiedy to zrobimy, zaginamy naszą kartkę wzdłuż tej oto linii zgięcia. Wzmacniamy. Możemy ją sobie przekręcić, aby rozwarstwienie było na dole. I teraz tą krawędź przykładamy do tej linii zgięcia. Czyli w taki sposób powinno to wyglądać. Teraz odwracamy na drugą stronę i tak samo dolną krawędź przykładamy do tej górnej krawędzi. Odginamy. Odwracamy sobie na drugą stronę i nasza kartka powinna wyglądać w ten sposób. Przekręcamy ją sobie i teraz zaginamy wzdłuż tej linii do góry. Można sobie przekręcić. I tak samo przykładamy tą krawędź do tej krawędzi. Odwracamy na drugą stronę i tak samo przykładamy tą krawędź do tej krawędzi. Następnie rozkładamy całą kartkę. I trzymając w ten oto sposób, gdy popatrzymy tutaj, mamy taki duży kwadrat zrobiony z czterech kwadratów. Teraz musimy zrobić takie zgięcie, które będzie przekątną tego dużego kwadratu. Czyli od tego punktu do tego musimy wykonać takie oto zgięcie. W taki sposób powinno ono wyglądać. Następnie przekręcamy kartkę w taki sposób i tutaj mamy taki sam duży kwadrat zrobiony z czterech mniejszych i potrzebujemy wykonać takie samo zgięcie, czyli od tego punktu do
do tego. Czyli w taki sposób powinny wyglądać nasze zgięcia. Teraz odwracamy kartkę na drugą stronę. Ustawiamy sobie, aby zgięcia były w tą stronę. I teraz tutaj tą krawędź musimy odgiąć do góry w taki sposób, aby zrobił nam się tutaj taki cieniutki paseczek. Robimy taki paseczek na oko. Najważniejsze jest to, żeby był równy po prostu. I gdy zagniemy sobie taki paseczek, to tutaj z drugiej strony zaginamy taki sam. Kiedy już zagniemy paseczki, z powrotem odwracamy kartkę na drugą stronę i przekręcamy sobie w taki sposób. Teraz używamy tego zgięcia i po prostu zaginamy w ten sposób kartkę. Następnie wyginamy to zgięcie w taki sposób, aby było krawędzią i wtedy tą krawędź przykładamy do tej linii zgięcia. Taki oto sposób. Następnie ten wierzchołek przykładamy do tego punktu i zaginamy. Kiedy to zrobimy, odginamy i odwracamy na drugą stronę. Teraz będziemy używać tych zgięć. Na początku, idąc od dołu, odginamy ten element do góry wzdłuż istniejącego zgięcia. Następnie to zgięcie również odginamy do góry. I kolejne tak samo. I ostatnie również w taki sam sposób. Docelowo powinno to wyglądać w taki oto sposób. I gdy to zrobimy z tej strony, przechodzimy do drugiej strony naszej kartki, czyli do tego zgięcia i robimy takie same ruchy, czyli zaginamy w taki sposób. Teraz to zgięcie wyginamy w taki sposób. I przykładamy do tego zgięcia. Następnie ten wierzchołek przykładamy do tego punktu. Następnie odginamy i odwracamy na drugą stronę. No i tutaj tak samo, na początku odginamy wzdłuż pierwszego zgięcia do góry. I po kolei do góry odginamy wzdłuż każdego zgięcia. I tak powinien wyglądać na razie spód naszych sani, a z wierzchu wygląda to w ten sposób. Teraz zajmiemy się zrobieniem przodu, idąc tutaj od krawędzi, mamy punkt łączenia się linii. I teraz musimy troszkę rozprostować tutaj z przodu i odginamy właśnie do góry wzdłuż tej linii. I teraz odginamy w taki sposób,
że ta linia zgięcia ma się zetknąć nam z tą linią, a zgięcie powinno zaczynać się tutaj, w tym punkcie. Czyli gotowe zgięcie powinno wyglądać w taki oto sposób. No i z drugiej strony robimy oczywiście tak samo. Czyli w taki oto sposób powinno to wyglądać. Następnie tutaj odginamy przód wzdłuż tej linii zgięcia, sobie troszkę w dół. I teraz chodzi o to, żeby ten tutaj trójkącik aż do tej linii zwinąć. Żeby to zrobić, można robić to palcami albo użyć patyczka do szaszłyka, tak jak ja. I w taki sposób ciaśniutko nawijamy. Aż do tej linii zgięcia. No i wtedy przód naszych sań wygląda w taki sposób. No i tutaj mamy jeszcze tył naszych sań, w którym trzeba zrobić dokładnie to samo. Czyli w taki sam sposób musimy nawinąć na palec, długopis albo jakiś właśnie patyczek do szaszłyka bądź wykałaczkę. I zawijamy aż do tego załamania. No i gdy to zrobimy, pierwsza część sani jest gotowa. Odkładamy na bok i teraz zajmiemy się tutaj tym elementem, w którym będą prezenty. Teraz bierzemy sobie naszą drugą kartkę papieru i oczywiście ustawiamy ją kolorem czerwonym do dołu. Na początku musimy złożyć dwie przekątne naszemu kwadratowi, dlatego przykładamy prawy dolny wierzchołek do lewego górnego, a następnie prawy górny do lewego dolnego. Następnie każdy wierzchołek przykładamy do środkowego punktu przecięcia się linii. Następnie zaginamy kartkę wzdłuż poziomej linii w górę. Przekręcamy sobie naszą kartkę i teraz przykładamy tą krawędź do tej krawędzi. Wracamy na drugą stronę i robimy to samo, czyli ta krawędź do tej krawędzi. Odginamy z jednej, jak i z drugiej strony, aż do tego momentu. No i teraz zaginamy drugą stronę, używając tej linii zgięcia. Przekręcamy sobie kartkę, no i w taki sam sposób przykładamy tą krawędź do tej krawędzi. Odwracamy na drugą stronę i robimy tak samo, czyli dolna krawędź do górnej krawędzi. Teraz rozkładamy naszą kartkę. No i odwracamy ją na drugą stronę. Trzymając kartkę w ten sposób, mamy tutaj taki jeden kwadrat
i pół kwadratu. Idąc od dołu, no to jest tutaj pierwsza taka sekwencja, kwadrat i pół, i druga. No i właśnie chodzi nam o tą drugą sekwencję. Od tego tutaj punktu, czyli od tego kwadratu, w prawą stronę tworzymy zgięcie, czyli tu będzie przekąt na kwadratu i zgięcie będzie szło aż tutaj do tego miejsca. I nasze zgięcie powinno wyglądać w taki oto sposób. Teraz tutaj po drugiej stronie mamy tutaj ten kwadrat, który jest po prostu na środku kartki. I musimy zrobić jemu przekątną. Czyli tak jakbyśmy chcieli złożyć kartkę na pół, składamy, ale zaginamy tylko pierwszy kwadrat od lewej. I tak to powinno wyglądać. Teraz przekręcamy sobie kartkę w ten sposób. No i tutaj po lewej stronie mamy kwadrat i pół kwadratu. I musimy zrobić linię przechodzącą przez ten kwadrat i przez ten pół kwadratu. I tak powinno wyglądać zgięcie, a tutaj po prawej stronie, gdzie jest połowa kwadratu, tylko na tym jednym kwadraciku robimy takie zgięcie. Podobne jak tutaj. I tak powinny wyglądać nasze zgięcia. Teraz trzymając kartkę w ten sposób, na dole, używając tego zgięcia, zaginamy pod spód w taki oto sposób. Następnie wzdłuż tego zgięcia również zaginamy w taki sposób pod spód. Następnie ten oto kawałek, z tego punktu do tego punktu musimy wzmocnić tą oto stronę. I teraz najlepiej sobie przekręcić bokiem i używając tych linii zgięcia musimy odpowiednio wymodelować. Czyli w taki oto sposób sobie wyginamy naszą było tak, a my wyginamy do góry w taki oto sposób. I przechodzimy do tego tutaj elementu. Na początku, używając tego zgięcia, odginamy na prawą stronę. Następnie przykładamy ten oto wierzchołek do tego punktu. Czyli w taki oto sposób tworzymy zgięcie. I je wzmacniamy. Tutaj mamy taki trójkącik, który po prostu odginamy do środka, używając tej linii zgięcia. I tak to powinno wyglądać. Następnie odginamy wzdłuż tej linii zgięcia na prawą stronę. I wzmacniamy. To się chwilowo będzie troszkę rozwalać, dlatego trzeba trzymać. I przechodzimy do drugiej strony naszej kartki. I tutaj musimy zagiąć w taki sam sposób. Następnie, używając tej linii, odginamy
na lewą stronę ten element. Następnie ten wierzchołek przykładamy do tego punktu. Gdy to zrobimy, odginamy wzdłuż tego zgięcia do środka. A następnie wzdłuż tego zgięcia odginamy w tą oto stronę. Teraz odginamy w dół, używając tego oto zgięcia. W taki sposób wzmacniamy. I teraz można sobie przekręcić. I teraz chodzi o to, aby tą po prostu warstwę włożyć pod tą warstwę. Czyli w taki oto sposób chowamy to do środka. No i najlepiej wyrównać tą warstwę w taki sposób, aby zgięcie tutaj kończyło się w tym wierzchołku. Wzmacniamy. I tak to wygląda. Czyli było tak. A my to chowamy tutaj pod tą warstwę. I gdy to zrobimy, nasz pojemnik na prezenty jest gotowy. Bierzemy teraz pierwszą część sani i po prostu najzwyczajniej w świecie w taki oto sposób wkładamy jeden element na drugi. No i oczywiście, jeżeli chcemy, no to można do środka powkładać prezenty Mikołaja. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak zrobić takie prezenty, to w opisie macie link. No i gdy to zrobimy, brakuje nam jeszcze oczywiście Mikołaja do sań. Jak go zrobić, znajdziecie link w opisie oraz na górze filmu. No i coś musi ciągnąć te sanie, więc mamy reniferka. Link znajdziecie w opisie i u góry filmu. I gdy to zrobimy, wszystko jest gotowe. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie mojego poradnika.